powiedz cześć. Cześć. I ja muszę z tym chodzić. Cześć, czołem krótkich kluski zrosłem. Jak strefa działa w wakacje? Ewa Domachowska. Strefa działa w wakacje bardzo prężnie. Organizowane są zajęcia w strefie stacjonarnie w poniedziałki i w środę w godzinach od 11 do 15. Pozdrawiam Paulinę Parusel. Wiesz. A Paulina pozdrawiam. I prezesa i Greja. Ja tak samo. Przy tym organizowane są m.in. wyjścia na basen w ramach pedagogiki ulicy. A jak jedziemy na basen? Magda Goraża. No i zazwyczaj jedziemy z rowerami, wcześniej przygotujemy sobie bułeczki, każdy musi sobie przygotować prowiancik, idziemy do sklepu, szykujemy, wsiadamy na rowerek i siedzimy tutaj cały Boży dzień. Jest to super. Czemu to jest takie ważne? Ważne jest z tego względu, aby zapewnić dzieciakom dobrze czas, tak, żeby nie spędzały go w zły sposób, a spędziły go z wychowawcami. To jest takie konstruktywne spędzanie czasu wolnego. Nie dość, że oni się dobrze bawią, to my przy tym chyba jeszcze lepiej. Darek, skoczysz do wody. Ewa Bialik. Jak spędzasz czas na basenie? Zabawą, wesoło, opalam się. Co najbardziej ci się tu podoba? Miła atmosfera i fajni ludzie. Darek Benek. Więc jak spędzasz czas na basenie? Dobrze. Fajnie. Pływam sobie. Fajnie. Tutaj się da dogadać z większością ludzi.